To stanowisko należy, że tak powiem, podzielić na dwie kwestie. Oderwać przede wszystkim kwestię merytoryczną, związaną z pewnego rodzaju opiniami mieszkańców, uwarunkowaniami gminy Strzawno-Zdrój, a kwestiami prawnymi związanymi z legalnością podjęcia tej uchwały przez Radę Miejską w Strzawno-Zdroju. I wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym jako organ nadzoru uchylił tą uchwałę, czyli stwierdził, iż uchwała została podjęta w sposób nielegalny, czyli niezgodny z prawem. Oznacza to nic innego jak to, iż Rada Miejska Strzawno-Zdroju przekroczyła swoje uprawnienia, narzucając niejako burmistrzowi Strzawno-Zdroju wykonalność uchwały w postaci zmiany operatu szacunkowego, a to skutkuje właśnie faktem, iż organ nadzoru, jakim jest wojewoda dolnośląski, w toku badania prac nad legalnością tej uchwały stwierdził jej nieważność. I tutaj mówię, chciałbym też stanowczo podkreślić, iż wojewoda nie odnosi się do kwestii merytorycznych. Też z jednej strony oczywiście dziękujemy i parlamentarzystom, mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i radnym, którzy gościli u nas w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, przedstawiając nam aspekty społeczne, tak, czy to tło społeczne podjęcia tej uchwały. Natomiast ja na spotkaniu z panem burmistrzem przedstawiłem mu te uwagi, tak, te oczekiwania społeczeństwa, które spłynęły do nas, do Urzędu Wojewódzkiego, do Wrocławia. Natomiast także każdorazowo informowaliśmy, że my badamy tylko i wyłącznie legalność, tak, i aspekty prawne podjęcia tej uchwały, a w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i podziału na władzę stanowiącą i wykonawczą, w gminie tą władzą wykonawczą jest burmistrz miasta Strzawno-Zdroju i to on ma tylko, że tak powiem, w jednych rękach możliwość przystąpienia do zmian operatu, wysyłki informacji do Ministerstwa Zdrowia, a także po otrzymaniu pozytywnej decyzji przystąpienia do zmian statutu, bo to jest tak naprawdę efekt końcowy, czy powinien być efekt końcowy, no w tym przypadku na tą chwilę nie możemy o tym mówić, zmian operatu szacunkowego, czyli Rada może obradować nad zmianami statutu, natomiast nie może obligować burmistrza do dokonywania czynności związanych z przystąpieniem tego operatu i ta legalność w tym przypadku w przypadku Strzawno-Zdroju nie została zachowana, stąd wojewoda stwierdza, iż istotnie naruszono prawo w przypadku podjęcia tej uchwały. A nawet Konstytucji. A nawet Konstytucji, bodajże 7 i chyba 169 artykułu. Na co się skarżyli mieszkańcy, radni, którzy przyjechali do wojewody? Jak wyglądała ta skarga? Co było podnoszone? Ja mogę powiedzieć to na własnym przykładzie. Przecież wicewojewoda jest z Wałbrzycha, więc nie raz korzystałem z basenów w Strzawnie-Zdroju. Nie raz łezka wokół się kręciła, przejeżdżając koło tego obiektu, który od paru ładnych lat stoi i marnieje. A płot bleknie, ta zabudowa gospodarcza, te budynki ulegają, że tak powiem, no, zrujnowaniu. Trawą zalasta to miejsce, w którym kiedyś wszyscy pewnie mieszkańcy Wałbrzycha mieli okazję się opalać. I tutaj, tak jak jeszcze raz mówię, z takich społecznych, czysto ludzkich względów mi osobiście jako Kamilowi Zielińskiemu tego obiektu jest bardzo szkoda i te kwestie również podzielali interpelujący i mieszkańcy i, tak jak mówię, organizacje pozarządowe, a także w trybie formalnym też parlamentarzyści. Mówię tutaj o Michale Dworczyku, który też tą sprawą żywo się interesował i też dziękuję z tego miejsca też wszystkim tym, którzy do nas z tymi tematami przyszli i sygnalizowali nam tą istotną kwestię z punktu widzenia społecznego niekorzystną. Natomiast mówię, no, te kwestie w żaden sposób nie mogły wpłynąć na decyzję wojewody ze względu na fakt, iż my, jeszcze raz podkreślam, badaliśmy tylko i wyłącznie legalność podjęcia tej uchwały. To podjęcie okazało się nielegalne. Okazało się nielegalne. Rada Miejska Strzawno-Zdroju no, nie miała tytułu prawnego, legitymacji do tego, by burmistrzowi narzucać w pewnym sensie swoją wolę, nakazując mu przystąpienie do zmian w tym operacie uzdrowiskowym. Ten operat tylko i wyłącznie jego zmiany czy rozszerzenie granic, zmiany granic strefy ochrony uzdrowiskowej może
zainicjować, rozpocząć, a de facto później podpisać władza wykonawcza, burmistrz miasta Szczawna-Zdroja.